Cześć, witajcie, z tej strony Rek Kwiatkowski, witam na moim kanale. Ostatnio wyprodukowałem kilka filmów a propos FSX-a i tak sobie myślę cały czas nad kolejnym tematem filmu. Oczywiście podsyłacie mi propozycje, że chcielibyście, aby to było takie must have, czyli jakie dodatki potrzebne są do tego na pewno, aby wykonywać loty na VATSIM czy też na IVAO. Jakby cały czas ten pomysł tych filmów ma cel taki, aby doprowadzić Was do tego, żebyście założyli konto, jeżeli takowego nie macie, i podłączyli się do sieci VATSIM i na tej sieci VATSIM wykonali swój pierwszy lot. A propos tego must have, trudno jest mi dobrać dodatki, które dla każdego indywidualnie są wystarczające. Bo na przykład dla jednego wygląd lądu w FSX jest wystarczający, dla innego niebo jest trochę wyblakłe, ktoś inny chciałby mieć inne chmury, ktoś inny znowu chciałby kupić sobie na przykład program do generowania pogody taki, który ma jego kolega, bo wie, że jest sprawdzony i pewny, ma na to pieniądze. Bardzo ciężko jest zrobić taki must have z tego względu, że mnogość dodatków na rynku jest bardzo duża. To tak w drodze wstępu. Natomiast nie o tym dzisiaj. Chciałem tylko, abyście się odnieśli do tego, co powiedziałem w komentarzach. Na pewno chciałbym Wam powiedzieć o bardzo fajnym programie, który jest darmowy. Można z niego korzystać bez żadnych opłat. Właściciel tego programu dość dużo pracy poświęcił, aby stworzyć ten program, i jest to najlepszy program w mojej ocenie, który daje możliwość planowania lotów VFR. Tak więc VFR Flight to program, który chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować. Strona vfrflight.org. Na tej stronie ten program możecie pobrać. Jest on darmowy. O wszystkich funkcjonalnościach tego programu nie będę mówił w tym filmie, z tego względu, że jest bardzo dobrze sporządzona dokumentacja do tego programu. Jest tu cała lista rzeczy, które mogą Wam się w trakcie latania wirtualnego przydać, ale też ja nie będę o tych wszystkich funkcjach tego programu opowiadał w trakcie tego filmu, z tego względu, że tak, po pierwsze ja sam z nich wszystkich nie korzystam, po drugie nie będę też używał tutaj jakby sformułowań mega jakichś takich zaawansowanych, bo Wy na razie jesteście osobami, które rozpoczynają swoją przygodę z lotnictwem, lub też ta wiedza u Was jest troszeczkę nieusystematyzowana i to też jest jakaś tam bariera przed tym, żeby podłączyć się do VATSIM. Dlatego jeżeli chcecie poznać funkcję tego programu, zachęcam na stronie VFR Flight udać się do dokumentacji czy też do zakładki o programie, i tutaj jakby szczegóły i zasady działania tego programu możecie poznać. Więc tak, pobieramy sobie ten program, ja już mam pobrany. Zobaczcie, tak to archiwum wygląda. I teraz oczywiście znowu powrócę do tematu prawa administratora, czyli lewy na skrócie programu, prawy uruchom jako administrator. I teraz tak, tutaj mamy warunki użytkowania. Warto się z nimi zapoznać, przeczytać. Tu można zmienić język, aby było to bardziej czytelne. Oczywiście jest to też program, którego chyba nie można wykorzystać, którego nie można wykorzystać do realnego lotnictwa, i przejść do programu. Czy zaimportować bazę danych OpenIP? Jeśli używasz VFR Flight do symulatora lotu, możesz później zaimportować dane z FSX Prepar 3D, wybierając opcję z menu narzędzia. Czy zaimportować? Tak, zaimportować. Oczywiście można zaimportować bazę punktów, tak zwanych fixów. Czy otworzyć OpenIP w przeglądarce? Nie. Zamykamy. Witaj w VFR Flight. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz pomóc w ulepszaniu programu, używając funkcji zgłoś błąd, nowy pomysł z menu pomoc. Nie pokazuj ponownie. Czy wgrać plan lotu? Nie wgrywać. No i mamy cały świat. Mamy cały świat i co my teraz mamy? No, mamy Polskę, bo Polska nas interesuje. Polska wypełniona jest wszelkimi możliwymi strefami, z uwzględnieniem CTR-ów, z uwzględnieniem pokrycia zbliżaniem. Generalnie wszystko, co do lotu nam jest potrzebne, tutaj jest, szczególnie tego VFR-owego. Jest to baza aktualna. Są tak zwane punkty VFR-owe, czyli te,
które zobowiązują nas do pewnego rodzaju wlotu do przestrzeni kontrolowanych lotnisk. Tutaj to widać. No i jak to się mniej więcej odbywa? No ja wam pokażę pokrótce, jak taki plan sobie na szybko zrobić, kiedy chcielibyśmy wykonywać lot z Katowic do Krakowa. Po prawej stronie mamy panel, który wypełniamy. Tutaj najpierw sobie wpisujemy nazwę trasy, czyli Echo Papa Kilo Tango. Echo Papa Kilo Kilo. Ustawić na razie tego nie można, z tego względu, że trzeba przynajmniej dwa punkty trasy. OK. Czyli zaczynamy od lotniska. Dodaj EPKT do trasy. Następnie kolejny punkt VFR-owy do trasy. No lecimy do Krakowa. Tu mamy Kraków, tu mamy Katowice. Tu mamy hotel. Dodaj do trasy. Następnie tu mamy Bukowno, czyli Bravo. Echo Papa Kilo Kilo Bravo do trasy. Tu będziemy mieli Echo Papa Kilo Kilo India. Dodaj do trasy. No i tu mamy Zulu. I mamy Kraków. I mamy trasę całą zaplanowaną. Mamy tu odcinki rozpisane, czyli dystans, kierunek. I zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Tu możemy sobie wpisać jakiś opis trasy, jeżeli jest to istotne. Fajne w tym programie jest to, że mamy profile. Na przykład dla A2A Cherokee 180 mamy profil. Oczywiście te profile tutaj sobie swoje też można tworzyć. Tutaj wysokość przelotowa na 2000. I co tutaj ważne, to pamiętajcie, że kiedy latamy na wschód, latamy na wysokościach nieparzystych, a latając na zachód na wysokościach parzystych. I teraz w przypadku VFR-ów wykonujemy to wysokość parzysta, nieparzysta plus 500. Czyli na przykład w tym przypadku dobrym rozwiązaniem będzie, jeżeli to będzie 3500, bo nieparzyście plus 500. Ustawiamy sobie, przeliczamy jeszcze raz trasę i teraz tak, tu mamy punkty trasy. Żadnych worów NDB po drodze nie mamy, lotnisko zapasowe. Moglibyśmy sobie podać. Czyli tak, mamy pogodę, mamy wiatr, mamy filtr lotnisk, filtr przestrzeni powietrznych. To sobie wszystko możemy tutaj włączać, wyłączać. No i kiedy mamy tą trasę zaplanowaną, robimy sobie plan lotu i eksport do... Właśnie. Możemy wyeksportować do FSX-a P3D, do X-Plane'a, do Google Earth, do pliku PDF i do VFR Cleared for Takeoff. I możemy również importować. Co my robimy? No my robimy eksport, czyli eksportuj do FSX P3D, lot VFR. To kierunek może być. Eksportuj. I ja sobie to zapiszę w tym momencie na pulpicie. Zapisz. OK. Dobrze, wygenerowaliśmy sobie plan lotu. Tu mamy wersji tekstowej, tu mamy wersji plikowej. Uruchommy teraz oczywiście znowu na prawach administratora FSX-a. Tak sobie myślę, że w którymś z kolejnych filmów pokażę wam, jak dodawać scenerię do FSX-a. Niech to będzie Cessna 172. Niech to będą Katowice, bo tak mamy w planie. Echo Papa Kilo Tango. Echo Papa Kilo Tango, tylko że to musimy wpisać tu. I stanowisko na przykład 1 na tą potrzebę. Niech to będzie. A pora nie jest zła. I robimy fly now. Natomiast chciałbym, żeby cykl tych filmów, zresztą to już o tym mówiłem, prowadził nas do tego, żeby nawet taką domyślną Cessną na VATSIM sobie polatać. No i oczywiście szkolić się i nabierać doświadczenia. No i dobra, jesteśmy sobie w samolocie. Ja sobie tylko włączę w tym samolocie baterię. To mi się tutaj powinno udać. O, awionikę też włączyłem. Dobra. I teraz pozostaje nam tylko spróbować zaimportować ten plan. Czyli mamy samolot włączony. Robimy sobie tak. Flights. Flight Planner. Load. Idziemy na pulpit.
Szukamy nasz plan. Echo papa kilo tango, echo papa kilo kilo. Otwórz. I teraz nic więcej już nie wypełniamy. Nie robimy żadnego find, nie robimy nic, tylko OK. On nas pyta, czy ma przenieść samolot do lotniska startu. Tu dajemy nie. I odpalamy sobie GPS-a. I ten plan już na tym GPS-ie jest. Zobaczcie, ja sobie ten GPS powiększę. Ta różowa kreska. EPKT do EPKTG. EPKT, tak jak mówiłem, nie wpisujemy w planie, do EPKD. G. Jak sobie go rozciągniemy, no to mamy cały ten plan do samego Krakowa wpisany. No i oczywiście tutaj, korzystając z tym samolocie, na przykład z autopilota albo z samego nawet podglądu do tego GPS-a, jesteśmy w stanie tą trasę całą z Katowic do Krakowa przelecieć bez jakichkolwiek dodatków do scenerii. I myślę, że to wszystko w tym filmie. Ja Was zachęcam do komentarzy, zachęcam Was do pytań. Macie jakieś wątpliwości, coś wyjaśniłem niejasno, nieczytelnie, piszcie mi o tym. No i piszcie o filmach, które chcielibyście zobaczyć. Jakie filmy chcielibyście, żebym wyprodukował, aby też przybliżyć Wam ten kolejny etap poznawczy wirtualnego lotnictwa. Dzięki bardzo za Wasz czas, serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.